Ten materiał jest kompilacją odcinków, które w ostatnich latach pojawiły się na Kryminatorium. Premierowych podcastów posłuchasz na YouTube w każdy poniedziałek o 17:00. Wacław Mrazek. Upiór z Chomutowa. Był początek 57 roku. Górnicy z czechosłowackiej kopalni węgla kamiennego w Libuszynie od kilku miesięcy skarżyli się na plagę kradzieży. Miejscowość, w której toczy się akcja, oddalona jest około 35 km na zachód od Pragi. I w tej kopalni, w szatni, z kieszeni, płaszczy i spodni górników ginęły pieniądze. Od zakończenia II wojny światowej minęło dopiero niecałe 12 lat. Komunistyczny kraj pogrążony był w biedzie, a życie zwykłych obywateli, no mówiąc delikatnie, nie było proste. Choć ludzie pracowali ciężko, to pieniędzy za wiele nie mieli. Nic więc dziwnego, że strata nawet drobnych oszczędności, drobnych pieniędzy była dla górników prawdziwym ciosem. Kilka razy próbowano złapać tajemniczego złodzieja na gorącym uczynku, ale nigdy się to nie udało. On był sprytny, ostrożny i przede wszystkim zdołał być nieuchwytny. Oczywiście do czasu. Pewnego dnia jeden z górników pracujących w szybie na głębokości 0,5 km zasłabł. Z tego powodu wyszedł na górę wcześniej niż inni. Gdy wszedł do szatni, zauważył, że ktoś przeszukuje kieszenie jego płaszcza. Znał dobrze tę osobę i nigdy w życiu nie pomyślałby, że 32-letni Wacław Mrazek może być złodziejem. Mężczyzna od ponad roku pracował w kopalnianej łaźni. Niski, chudy i niezwykle słaby fizycznie, uchodził jednak za człowieka bardzo pracowitego i sumiennego. Zwykle mało się odzywał i trzymał raczej z dala od innych. Nie pił, nie palił, nie śmiał się, gdy górnicy w trakcie wspólnej kąpieli opowiadali sobie sprośne dowcipy. Z tego powodu przez większość kolegów uważany był za niegroźnego dziwaka. Górnik był tak wściekły, że w pierwszej chwili zamierzał tego złodzieja pobić. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że ten mężczyzna był wątły i słaby. Jeżeli go pobije, to może zakończyć się to nawet tragedią. Postanowił więc powiadomić o całej sytuacji odpowiednie władze. Mrazek próbował jeszcze ratować swoją skórę. Płakał, przepraszał, błagał, ale to go nie uchroniło przed aresztowaniem. Sprawą kradzieży zajęli się funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ta służba mundurowa w ówczesnej Czechosłowacji była odpowiednikiem naszej polskiej milicji obywatelskiej. Mrazek trafił na przesłuchanie. W tym czasie jego dom we wsi Swinarzów został przeszukany. Ta rutynowa z początku rewizja zaskoczyła inspektora prowadzącego sprawę. W jego mieszkaniu nie było chyba niczego, co wcześniej nie zostałoby przez niego skradzione, łącznie ze wszystkimi sprzętami kuchennymi. Wśród zarekwirowanych przez nas rzeczy były dwie, które wywróciły nasze śledztwo do góry nogami. Wkrótce okazało się, że nie mamy do czynienia ze zwykłym złodziejem, ale z prawdziwym potworem w ludzkiej skórze. Pierwszym przedmiotem, który zwrócił uwagę śledczych, była ręczna maszynka do strzyżenia włosów. Identyczna maszynka zginęła z domu 57-letniej Alżbety, która została brutalnie zamordowana we własnym łóżku 4 miesiące wcześniej przez nieznanego sprawcę. Podczas tego napadu morderca zgwałcił jej 10-letnią wnuczkę. Zdaniem męża ofiary, z domu poza pieniędzmi zginęła właśnie ta ręczna maszynka do włosów. Zresztą nie tylko to łączyło aresztowanego złodzieja z tą zbrodnią. Mąż Alżbety był przełożonym Wacława w kopalni. Według świadków mężczyźni nie byli ze sobą w najlepszych stosunkach. Poza tym do morderstwa doszło w rodzinnej wsi Wacława Mrazaka. Jego dom znajdował się zaledwie kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Drugim przedmiotem, który zaskoczył stróżów prawa, był pistolet Walter 7,65 mm. Ukryty był w rurze grzewczej tuż pod sufitem w piwnicy. Samo odkrycie broni nie było jeszcze niczym szczególnym, no to były trudne i inne czasy.
Zastanawiające było jednak to, że dokładnie takiego samego Waltera używał nieuchwytny seryjny morderca, który grasował od 6 lat w okolicach Chomutowa, gdzie wcześniej pracował Mrazek. W tym czasie nieznany sprawca zastrzelił i zgwałcił co najmniej 5 kobiet, a tylko jedna cudem uniknęła śmierci. Podczas pierwszych przesłuchań podejrzany 32-latek przyznał się wyłącznie do kradzieży. Przysięgał, że z tymi morderstwami nie miał nic wspólnego. 4 dni później przyszły wyniki badań balistycznych, które przeprowadzono w praskim Instytucie Kryminalistyki. Nie pozostawiały one żadnych złudzeń. To właśnie tej broni używał niezidentyfikowany morderca, którego funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego bezskutecznie tropili, i to od kilku lat. Mrazek był więc postawiony pod ścianą i załamał się. Najpierw się rozpłakał, a później potwierdził, że jest poszukiwanym mordercą. Dodatkowo przyznał, że ma o wiele więcej grzechów na sumieniu. Przesłuchujący go funkcjonariusze szybko zrozumieli, że aresztując niepozornego kieszonkowca, zupełnie przypadkowo, schwytali niebezpiecznego zabójcę, zwanego przez śledczych upiorem z Chomutowa. Co więcej, nawet dziś, po ponad 60 latach od jego egzekucji, Wacław Mrazek uznawany jest przez naszych południowych sąsiadów za jednego z najgroźniejszych i najbrutalniejszych czeskich seryjnych morderców. Ale opowiedzmy trochę o jego życiu. Przedstawmy sylwetkę Wacława Mrazaka. Przyszedł na świat w roku 1925 w biednej i wielodzietnej rodzinie. Wraz z rodzicami 11 młodszego rodzeństwa mieszkał we wsi Swinarzów, która zlokalizowana była około 40 km na zachód od Pragi. Jego matka zajmowała się domem, choć słowo dom w tym przypadku byłoby dość mocnym nadużyciem. Przez większość swojego dzieciństwa Wacław mieszkał wraz z rodziną w opuszczonym wagonie kolejowym. Jego ojciec był górnikiem w pobliskiej kopalni. Z powodu choroby większość czasu spędzał jednak na zwolnieniu lekarskim. Brak pieniędzy i perspektyw na przyszłość próbował zagłuszyć alkoholem, a w pijackim gniewie swoje frustracje wyładowywał na żonie i dzieciach. Obowiązek zapewnienia środków finansowych na wyżywienie spadł więc na najstarszego z synów. Z tego powodu Wacław nie za wiele czasu miał na naukę. Skończył tylko 5 klas szkoły podstawowej. Jako nastolatek podjął pracę na budowie i został pomocnikiem murarza. Szybko okazało się, że do fizycznej pracy zupełnie się nie nadaje. Był niski, chudy i bardzo słaby. Szybko się męczył i wolno przyswajał elementy swojego nowego fachu. Koledzy drwili z niego i często nazywali go nawet panienką. Wacław kradł od dzieciństwa i w zasadzie był w tym całkiem dobry. Nic więc dziwnego, że po tym jak stracił pracę, to właśnie w ten sposób próbował rekompensować sobie brak wypłaty. Do domu przynosił wszystko, co tylko można było zjeść. Jajka, chleb, masło, mleko. Gdy nabrał większej wprawy, to wracał nawet nad ranem z poruszającym się workiem. Kradł sąsiadom kury, kaczki i gęsi. Choć Mrazakowie nie mieli pieniędzy, to zawsze mieli pełne żołądki. Z tego powodu matka nie tylko nie karciła Wacława za łamanie prawa, ale wręcz go w tym wspierała. Co więcej, otwarcie zachęcała syna, aby ten nauczył złodziejskiego rzemiosła swoje młodsze rodzeństwo. Z czasem rozszerzył zakres zdobywanych dóbr. Poza jedzeniem znosił domowe sprzęty, narzędzia, nawet rowery. Najbardziej cieszyło to panią Mrazakową, która sprzedawała później te rzeczy po okolicznych wsiach. Uzbierała się z tego niezła suma pieniędzy. Na tyle duża, że rodzina mogła sobie pozwolić na porzucenie kolejowego wagonu i wprowadzenie się do niewielkiego, ale murowanego już domu. Pierwszy raz aresztowano go, gdy miał 16 lat. Wtedy jeszcze nie poszedł do więzienia. Z uwagi na jego młody wiek wyrok zawieszono. Nie zniechęciło to Wacława do porzucenia tego procederu. Nie wiadomo, czy z własnej woli, czy może wciąż zachęcany przez rodzinę, kontynuował znoszenie do domu cudzej własności. No i w końcu się doigrał.
Ponownie aresztowany trafił za kratki na 18 miesięcy. Po wyjściu na wolność chciał się zmienić. Planował znaleźć uczciwą pracę, ożenić się i ustatkować. Z tym pierwszym celem mógłby sobie poradzić bez problemu, przecież tuż po zakończeniu wojny potrzebowano rąk do pracy przy odbudowie zniszczonych miast. Jednak znalezienie jakiejkolwiek kandydatki na żonę było dla Wacława trudnym zadaniem, żeby nie powiedzieć niemożliwym. Był chorobliwie nieśmiały, a sama myśl o podejściu do dziewczyny skutecznie go paraliżowała. Tak jak wspomniałem na początku, ta historia Wacława Mrazaka ma wiele elementów wspólnych ze sprawą rozpruwacza, której dotyczy mój audioserial. Przestępca z Bydgoszczy również był chorobliwie nieśmiały. Czytałem o tym wielokrotnie w protokołach z przesłuchań jego bliskich czy współpracowników. I właśnie ta chorobliwa nieśmiałość i małomówność była charakterystyczną cechą także Wacława. Ktoś mu kiedyś powiedział, że wstąpienie do armii może to zmienić i to może zrobić z niego prawdziwego mężczyznę. Wacław posłuchał tej rady i w roku 46 zgłosił się na ochotnika do wojska. Tak trafił najpierw do Rumunii, a później do Bułgarii. Został przydzielony do oddziału wartowniczego. Jego kompania ochraniała paczki żywnościowe wydawane mieszkańcom tych krajów w ramach pomocy udzielanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy na terenach, które ucierpiały podczas II wojny światowej. On sam miał dobre intencje, ale już na miejscu zetknął się z realiami, których się nie spodziewał. Na własne oczy widział, jak inni żołnierze kradli i handlowali nabytymi towarami. Zmuszali głodne kobiety do świadczenia usług seksualnych w zamian za żywność. Tym, które nie chciały się na to zgodzić, grozili śmiercią. Gwałty i pobicia były na porządku dziennym. Mrazek początkowo starał się od tego dystansować, jednak z czasem pokusa władzy, jaką dawała broń trzymana w ręku, okazała się silniejsza. Dołączył więc do innych, zdesperowanych żołnierzy. Oto wypowiedź inspektora prowadzącego śledztwo. Wtedy nauczył się, że przestępstwem można osiągnąć znacznie więcej niż uczciwością. Czas spędzony w wojsku pokazał mu, że zawsze ma rację ten, kto trzyma w ręku broń. Ten, kto jest silniejszy. Możesz być albo zdobywcą, albo ofiarą. A on przez całe dotychczasowe życie był ofiarą. I już więcej nie zamierzał nią być. Kolejnym nowym doświadczeniem w życiu Mrazaka był seks. Zaczął uprawiać go z przygodnymi dziewczynami. Jak sam się później chwalił, nawet kilka razy w ciągu jednej nocy. Niektóre kobiety dobrowolnie się zgadzały, inne musiał zmuszać. I właśnie te drugie pociągały go znacznie bardziej. Brutalność, przemoc, siła, zniewolenie i dominacja zaczęły kształtować w jego umyśle obraz idealnego seksu. Zwłaszcza takiego, gdzie kobieta była przez niego unieruchomiona lub martwa. Te niezdrowe fascynacje podsycał lekturą pornograficznych czytadeł, które były wówczas nieodłącznym elementem żołnierskiego wyposażenia. Po zakończeniu służby i powrocie do Czechosłowacji bezskutecznie szukał podobnej literatury w swojej ojczyźnie. Choć znalazł sobie dziewczynę, a nawet został ojcem, to związek ten nie przetrwał długo. Główną przyczyną rozpadu związku był brak zainteresowania klasycznym seksem, który był pozbawiony elementów sadystycznych. Nie był w stanie osiągnąć podniecenia, gdy jego partnerka dobrowolnie godziła się na odbycie stosunku. Próbował związać się z kilkoma innymi kobietami, ale efekt był zawsze ten sam. Wszystkie partnerki, wcześniej czy później, zostawiały go. Twierdziły, że jest on albo impotentem, albo homoseksualistą. Tylko Mrazek wiedział, że prawda wygląda zupełnie inaczej. Wyjechał z rodzinnej wsi. Przeniósł się do Chomutowa, dokąd zabrał swoich rodziców. Podjął pracę najpierw jako pomocnik w hucie, później został robotnikiem walcowni rur. Wszędzie cieszył się opinią sumiennego i pracowitego.
Awansował nawet na stanowisko brygadzisty. Jego pensja okazała się jednak zbyt niska, aby utrzymać 3 osoby. Nie myśląc wiele, Wacław ponownie zaczął kraść i znowu trafił do więzienia na 18 miesięcy. Wyszedł w lutym 51 roku i był spragniony seksu. Dokładnie takiego, jak lubił. Chciał wrócić do swojej pierwszej partnerki i dziecka. Kobieta uznała jednak, że nie chce mieć więcej do czynienia z przestępcą. Mrazek coraz częściej myślami wracał do swojej służby w wojsku, gdzie mógł realizować nawet najbardziej dzikie fantazje. Przez kilka miesięcy jeszcze udawało mu się powstrzymywać swoje żądze. W sierpniu uznał, że dłużej już nie wytrzyma. Wsiadł na rower i zaczął jeździć po okolicy w poszukiwaniu odpowiedniej kandydatki. Jego pierwszą ofiarą była 15-letnia Hanna. Zobaczył ją, gdy wypasała krowy w jednej z wiosek niedaleko Chomutowa. Jako narzędzie zbrodni użył zwykłego kija, którego znalazł w pobliżu miejsca, gdzie zsiadł z roweru. Podszedł do dziewczyny, udając, że chce zapytać o drogę. Gdy ta odwróciła się do niego plecami, aby wskazać mu kierunek, uderzył ją w tył głowy. Hanna upadła na ziemię i straciła przytomność. Mrazek rozebrał ją i zgwałcił. Gdy skończył, 15-latka otworzyła oczy. Płacząc próbowała wstać. Nie pozwolił na to. Kolejnymi mocnymi ciosami pozbawił ją życia. Dopiero wtedy dotarło do niego, co tak naprawdę zrobił. Przerażony wsiadł na rower i czym prędzej odjechał. W trakcie śledztwa to zabójstwo nie zostało przez nas uznane za dzieło seryjnego mordercy, którego szukaliśmy. Dopiero od niego samego dowiedzieliśmy się, że był to jego debiut, z którego był naprawdę dumny. Twierdził, że nigdy wcześniej nie doświadczył tak wielkiej satysfakcji seksualnej. Mrazek przez następne 2 tygodnie nie wychodził z domu. Bał się, że zostanie schwytany. Po miesiącu zorientował się, że nikt go nie szuka i nikt o nic nie pyta. Pokusa ponownego doświadczenia tak wielkiej rozkoszy w końcu wygrała ze strachem przed aresztowaniem. Postanowił znów wsiąść na rower i znaleźć sobie kolejną dziewczynę. Tym razem zamierzał jednak zmienić narzędzie zbrodni. Podczas uderzenia kijem w głowę Hanny zmęczył się i nadwyrężył sobie ramię. Uznał, że broń palna byłaby znacznie wygodniejsza. Na targu w Chomutowie kupił pistolet, Walter oraz naboje. W niedzielę ponownie wsiadł na rower i krążąc polnymi drogami szukał dogodnej okazji. Mrazek później opowiedział detektywom, że tamtego dnia już od rana bardzo bolała go głowa. Gdy na swojej drodze spotkał 32-letnią Bronisławę, poczuł jak krew w jego skroniach zaczęła silnie pulsować. Ból stał się dla niego nie do zniesienia. Wtedy zatrzymał się przy kobiecie i nie schodząc z roweru, bez ostrzeżenia, strzelił jej w brzuch. Kobieta upadła na ziemię. Wtedy wystrzelił jeszcze 2 razy. Jedna kula trafiła w bok, kolejna w plecy. Morderca odciągnął martwą ofiarę z drogi na łąkę. Rozebrał do naga i zgwałcił. Ciało zaciągnął do pobliskiego strumienia. Następnego dnia właśnie tam Bronisława została znaleziona przez przypadkową osobę. Mrazek wrócił do domu niezwykle usatysfakcjonowany. Gdy ochłonął i przeanalizował sobie całą sytuację, w jego głowie pojawiły się 2 wnioski. Po pierwsze, strzał do kobiety i jej upadek na ziemię podnieciły go znacznie bardziej niż sam późniejszy gwałt. Po drugie, pistolet nie okazał się do końca dobrym pomysłem. Jako narzędzie zbrodni był po prostu za głośny. Wystrzały mogły przecież zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu. Tym razem nie został przez nikogo dostrzeżony, ale postanowił, że przy następnym ataku będzie ostrożniejszy. 3 tygodnie później pojawił się w pobliżu Chomutowskiego jeziora. Tym razem zamiast pistoletu miał ze sobą nóż. Zaatakował nim 28-letnią Annę. Kobieta miała jednak wielkie szczęście. Ostrze noża zamiast w gardło trafiło w kość jej szczęki.
Anna zaczęła uciekać. Mrazek próbował rowerem dogonić swoją ofiarę, ta jednak zdołała dobiec do najbliższego domu. Jej głośny krzyk zaalarmował mieszkańców, którzy wybiegli na podwórze. Po Wacławie nie było już jednak śladu. 16 listopada zaatakował ponownie. 18-letnia Erna została wielokrotnie ugodzona nożem, ale wciąż żyła. Szarpała się i walczyła o życie, ale coraz bardziej zmęczony Mrazek nie był nawet w stanie przewrócić ofiary na ziemię. Wciąż wbijał ostrze w klatkę piersiową i w brzuch, ale Erna nadal żyła i coraz głośniej krzyczała. W końcu Mrazek zrezygnował z kontynuowania ataku. Wściekły, wsiadł na rower i uciekł. Dziewczyna otrzymała 18 ciosów nożem, ale przeżyła atak. Sprawca opisała jako chudego i niskiego mężczyznę na zielonym rowerze. Nie pamiętała nic więcej. Z uwagi na fakt, że wszystkie rany były stosunkowo płytkie i powstały przy użyciu niewielkiej siły fizycznej, jedna z wersji śledczych zakładała, że sprawcą mogła być przebrana za mężczyznę kobieta. Po tych dwóch nieudanych atakach Wacław Mrazek wycofał się na ponad pół roku. Jednak nocą z 1 na 2 czerwca w 1952 upiór z Chomutowa powrócił. Ponownie miał ze sobą pistolet, ponieważ jak sam później przyznał, ze wszystkich narzędzi zbrodni to właśnie pistolet okazał się najskuteczniejszy, a przy tym używanie go sprawiało mu największą satysfakcję. W jednym z wiejskich klubów odbywał się wtedy taneczny wieczór. Mrazek z wielkim upodobaniem przyglądał się tańczącym, pięknym dziewczynom. Nagle poczuł wielkie pożądanie. I znów jego skronie zaczęły pulsować, a głowa zaczęła go boleć. Wiedział, że nie może już dłużej czekać. Na leśnej ścieżce spotkał wracającą do domu 22-letnią Elenę. Gdy ją mijał, zeskoczył z roweru i wystrzelił w jej stronę. Nie trafił. Pocisk przebił kołnierz jej płaszcza. Kobieta krzyknęła i instynktownie kucnęła. Wtedy padł drugi strzał. Kula o milimetr ominęła cel, dziurawiąc tym samym płaszcz w okolicach pleców pochylonej Eleny. Kobieta pomyślała, że mężczyzna robi sobie głupie żarty, próbując przestraszyć ją za pomocą pistoletu alarmowego. Nieświadoma zagrożenia wstała i zaczęła krzyczeć na napastnika. W tym momencie mężczyzna próbował strzelić jej w twarz, ale pistolet zaciął się. Elena nie zdawała sobie sprawy, że tylko cud właściwie uratował ją od śmierci. Nie wiedziała też, że Mrazek w momencie oddawania drugiego strzału przeżył orgazm i miał wytrysk, co natychmiast osłabiło jego pożądanie. Zrezygnował więc z dalszych prób zabicia, po czym wsiadł na rower i zniknął w ciemnościach. Po godzinie Mrazek poczuł, że ból głowy powraca. Znów czuł pożądanie. Siedział na przydrożnym kamieniu i skończył właśnie naprawiać swój zacięty pistolet, gdy zauważył zbliżającą się w jego stronę 16-letnią Marię. Dziewczyna wracała z zakończonej właśnie zabawy tanecznej. Kiedy go mijała, wstał i strzelił jej w twarz, zabijając ją na miejscu. Martwe ciało zaciągnął w ustronne miejsce, po czym rozebrał i zgwałcił. Ta kobieta, którą zaatakował wcześniej, ta, która cudem uniknęła śmierci, Elena, dopiero w domu zauważyła dwie dziury na swoim płaszczu. Następnego ranka postanowiła wrócić w miejsce, gdzie w nocy spotkała mężczyznę na rowerze. Przyznała później śledczym, że nie wie, dlaczego tak postąpiła. Czuła się po prostu tak, jakby była w transie i coś ją do tego zmuszało. Na miejscu zauważyła dziwne ślady obok drogi. Dwa równoległe rowki, przypominające ślady przeciągania czegoś ciężkiego po ziemi. Poszła tymi śladami. Na ich końcu zobaczyła zwłoki młodej dziewczyny na wpół rozebranej. Cała jej twarz była we krwi. Detektywi wiedzieli już, że ataku na Bronisławę, Elenę i Marię dokonała ta sama osoba. Badania balistyczne potwierdziły, że do wszystkich ofiar strzelano z tej samej broni. Jednak pomimo zeznań złożonych przez Elenę, zabójca nadal pozostawał nieuchwytny.
Powołano specjalną grupę operacyjną. W ciągu następnych tygodni funkcjonariusze przesłuchiwali mieszkańców okolicznych wiosek. Zawitali również do Mrazaka, który wyraźnie dał im do zrozumienia, że nic nie wie o żadnych morderstwach i gwałtach. Wystraszył się jednak, że wkrótce może zostać aresztowany. Nie chciał wylądować w więzieniu. Wrócił więc do rodzinnej wsi, a swoich rodziców zostawił w Chomutowie. Przestał też atakować, ale wytrzymał niewiele ponad rok. Stłumione żądze Wacława Mrazaka ponownie dały o sobie znać w połowie 1953 roku. Przez następnych kilka miesięcy dokonał 6 gwałtów. Jego ofiarami padały wówczas wyłącznie małe dziewczynki. Najmłodsza z ofiar miała zaledwie 6 lat, a najstarsza 12. Atakował zazwyczaj w okolicach lasu, wykorzystywał seksualnie i uciekał. Kilka razy w ostatniej chwili został spłoszony przez przypadkowe osoby. Choć był niezwykle brutalny i bezlitosny, żadne dziecko nie przypłaciło tych ataków życiem. Rok później zabił po raz kolejny. Jego ofiarą była 17-letnia Irina, którą zastrzelił, a następnie zgwałcił. W tym czasie śledczy wciąż starali się wytropić nieuchwytnego upiora. Sprawdzano wszystkich przestępców seksualnych z okolic Chomutowa. Przesłuchano tysiące osób, zatrzymano kilkuset podejrzanych. Bez powodzenia. Otrzymaliśmy posiłki z całego kraju. Całą okolicę wywróciliśmy praktycznie do góry nogami. Zabezpieczyliśmy ogromną ilość nielegalnej broni i amunicji. Zatrzymywaliśmy każdego, kto jeździł zielonym rowerem. Jednak morderca, którego szukaliśmy, wciąż był poza naszym zasięgiem. I wciąż zabijał. W listopadzie 1956 roku zastrzelił spotkaną przez siebie parę. 26-letni Karel oraz jego 19-letnia narzeczona zginęli, ponieważ zaczęli całować się na jego oczach. Wacław opowiedział później śledczym, że poczuł w tamtym momencie ogromną zazdrość. Postanowił więc ukarać zakochanych za to, że byli bardziej szczęśliwi niż on. W tym samym miesiącu dokonał ostatniego ataku. I po raz pierwszy powodem morderstwa nie była jego chora żądza. Co więcej, pierwotnie nawet nie planował morderstwa. Pracując już wtedy w łaźni w kopalni węgla kamiennego, popadł w konflikt ze swoim przełożonym. Mrazek oskarżał go o celowe rujnowanie mu zdrowia. Skonfliktowany z nim szef miał go specjalnie wysyłać do pracy na dworze podczas chłodu i deszczu. A przez to Wacław dostał zapalenie płuc. Gdy wyzdrowiał, postanowił się zemścić i dokonać włamania w jego dom. Za pomocą siekiery otworzył drzwi wejściowe i dostał się do środka. Był pewny, że w domu nikogo nie ma. Właściciel domu pracował wtedy na nocną zmianę w kopalni. Wcześniej z podsłuchanej rozmowy Wacław dowiedział się, że jego żona wyjechała na kilka dni do córki, która mieszkała w sąsiedniej wsi. Przeszukując kolejne pomieszczenia, wszedł do sypialni. W środku zastał 57-letnią Alżbetę. Kobieta siedziała na łóżku z zapaloną lampką. Natychmiast rozpoznała twarz włamywacza. Zdążyła jeszcze krzyknąć jego nazwisko, zanim Mrazek dopadł do niej i uderzył ją siekierą w głowę. Kobieta padła martwa na poduszkę i zalała się krwią. Wychodząc z sypialni, natknął się na 10-letnią dziewczynkę. Zbudzona hałasem wnuczka Alżbety przybiegła zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że Wacław źle zinterpretował podsłuchaną na kopalni rozmowę. To nie Alżbeta miała wyjechać do córki, ale jej córka miała na kilka dni zostawić pod jej opieką wnuczkę. Tak czy inaczej, nie miało to już teraz żadnego znaczenia. Włamywacz, nie mogąc znaleźć w domu żadnych pieniędzy, postanowił zapytać o nie 10-latkę. Wystraszona dziewczynka od razu wskazała na nocną szafkę. Znaleziona kwota nie zadowoliła jednak złodzieja. Wychodząc z domu, zauważył wiszącą na gwoździu przy drzwiach ręczną maszynkę do strzyżenia włosów. Pomyślał, że może mu się przydać, więc zabrał ją ze sobą. Dziewczynka nigdy wcześniej go nie widziała, więc Mrazek pomyślał, że nie będzie w stanie go opisać. Postanowił jej nie zabijać.
przed opuszczeniem domu jedynie ją związał i zakneblował usta. Wyszedł z domu i był już na podwórzu, ale nagle zatrzymał się. Nie chciał tego, ale czuł, że nie może się powstrzymać. Wrócił, aby zgwałcić 10-latkę. 4 miesiące później Mrazek został przyłapany na kradzieży w kopalni, a następnie aresztowany. Znaleziona podczas rewizji jego domu skradziona maszynka do włosów powiązała go z włamaniem do domu przełożonego, morderstwem jego żony i zgwałceniem wnuczki. A ukryty w piwnicy pistolet wskazywał, że jest on od dawna poszukiwanym seryjnym mordercą. Ostatecznie przyznał się nie tylko do zabójstw, o którego oskarżaliśmy, ale także do tych, o popełnienie których nikt z nas nawet go nie podejrzewa. Łącznie usłyszał 127 zarzutów. Oprócz ponad setki kradzieży, akt oskarżenia obejmował 7 morderstw, 4 usiłowania zabójstwa oraz 14 gwałtów. Po trwającym 4 miesiące procesie Wacław Mrazek został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 30 grudnia 1957 roku w Pradze. Po egzekucji ciało Mrazaka zostało przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej, gdzie pobrano kilka jego organów. Mózg, serce i nerki upiora z Chomutowa trafiły do Wydziału Naukowo-Technicznego Głównej Administracji Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pradze. Tuż przed skremowaniem zwłok seryjnego mordercy zdecydowano się jeszcze na wykonanie jego maski pośmiertnej. Jego upiorną twarz do dziś można zobaczyć w paryskim Muzeum Policji. Niektórzy przyznają, że nawet po upływie ponad 60 lat wciąż budzi ona grozę wśród odwiedzających. Ladislav Hoyer. Miał trudne dzieciństwo i rodziców, którzy uważali, że nie spełniał ich oczekiwań. Tak zaczyna się zdecydowana większość opowieści o seryjnych mordercach, prawda? I Ladislav Hoyer nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Ten urodzony w Pradze w roku 58 czechosłowacki morderca, kanibal i sadysta od najmłodszych lat doświadczał traumy związanej z opuszczaniem go przez osoby, z którymi był blisko związany. Najpierw na raka zmarł jego ojciec. Wtedy Lada, bo tak go wszyscy nazywali, miał zaledwie 5 lat. Nie mógł się z tym pogodzić. Kiedy jego matka ponownie wyszła za mąż, chłopiec wszystkie uczucia, jakimi wcześniej darzył ojca, przeniósł na ojczyma, ale bez wzajemności. Zamiast ojcowskiej miłości i wsparcia otrzymał pogardę, poniżenie i bicie. Matka przymykała oczy na złe traktowanie zarówno Ladislava, jak i jego starszego brata, Jarosława. Zresztą, kobieta często doświadczała dokładnie tego samego, co jej synowie. Ona też była bita i poniżana. Szkolni koledzy Lady opisywali go jako wiecznie zaniedbanego i głodnego chłopca, który sprawiał wrażenie, jakby był niepełnosprawny umysłowo. W szkole zupełnie sobie nie radził. Aby w ogóle mógł skończyć podstawówkę, został przeniesiony do klasy specjalnej dla uczniów dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Jednak nawet wtedy jego wyniki w nauce niewiele się poprawiły. Był małomówny i skryty. Nie miał kolegów, nawet na szkolnych przerwach. Zawsze siedział sam, gdzieś w kącie. Tuż przed końcem szkoły zmarła też jego matka. Wtedy bracia Hoyer zostali pod opieką ojczyma. Ale nie trwało to długo, bo mężczyzna pewnego dnia, nic nikomu nie mówiąc, zostawił ich i wyjechał z Pragi. Opiekę nad nastoletnim Ladą sprawował wtedy dorosły już Jarosław. Szkołę zawodową porzucił po roku. Podjął wtedy pierwszą pracę. Został pomocnikiem szklarza. I wkrótce opuściła go kolejna ważna dla niego osoba. Jego starszy brat został wezwany do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. 15-letni Ladislav został zatem zupełnie sam. W
fakt, że miał do dyspozycji mieszkanie, sprawił, że szybko wokół niego pojawiali się koledzy. Na imprezy zaczęli przyprowadzać też koleżanki. Młody Ladislav, wzorem swoich znajomych, też chciał mieć dziewczynę. I tu zaczynał się problem. Oto relacja detektywa, który pracował przy sprawie seryjnego zabójcy. Jego nieatrakcyjny wygląd i dość prostackie zachowanie odstraszało potencjalne kandydatki. Nie umiał nawiązać z nimi kontaktu. W stosunku do kobiet był albo niegrzeczny, albo wstydliwy i niepewny. Kiedy się bał, reagował agresją. Tak też było podczas jednej z imprez, które zorganizował w swoim mieszkaniu. Jedna ze starszych od niego koleżanek zaproponowała mu seks. Oboje udali się więc do drugiego pokoju. Jednak, kiedy dziewczyna rozebrała się i stanęła przed nim nago, Hoyer spanikował. Pchnął ją tak mocno, że przeleciała przez szybę w drzwiach. Na szczęście, poza kilkoma niegroźnymi nacięciami na ciele, nic poważnego jej się nie stało. Gdy kilka dni później Hoyer dowiedział się, że jego niedoszła kochanka była w rzeczywistości opłaconą przez kolegów prostytutką, wściekł się. Zerwał wszystkie kontakty towarzyskie i jeszcze bardziej zamknął się w sobie. Długo rozmyślał o tamtej sytuacji. W końcu doszedł do wniosku, że przemoc w stosunku do kobiety dała mu satysfakcję, jakiej nie osiągnął nigdy wcześniej. Od tej pory nieustannie zaczął sobie wyobrażać, że kobiety się go boją, że bezradnie błagają go o litość. Tylko krok dzielił jego chore fantazje od chęci wprowadzenia ich w życie. I Hoyer szybko ten krok zrobił. Miał 16 lat, gdy zgwałcił po raz pierwszy. Podobało mu się to poczucie władzy i strach jego ofiary. Był z siebie dumny. Fakt, że nikt go nie szukał i nie próbował ukarać, podziałał jak zachęta. Kolejne gwałty były już tylko kwestią czasu. Po kilkunastu atakach na bezbronne kobiety przestało mu to jednak wystarczać. Pierwszego morderstwa dokonał w nocy z 1 na 2 listopada 1978 roku w mieście Dieczin, które leżało niedaleko niemieckiej granicy. Z Pragi dojechał tam autobusem. Jak sam później opowiedział, chciał po prostu poznać swój kraj, a przy okazji pooglądać piękne kobiety. 29-letnią Ewę spotkał na nadbrzeżu Łaby. Szła w jego stronę. Ewidentnie gdzieś się spieszyła. Gdy go mijała, wyciągnął rękę i złapał ją za pierś. Przestraszona kobieta zaczęła uciekać. Hoyer dogonił ją i powalił na ziemię. Broniła się, ale 20-latek był silniejszy. Zaciągnął ją w pobliskie krzaki, tam udusił gołymi rękami. Ewa była już martwa, gdy Hoyer dokonał na niej gwałtu. Zanim opuścił miejsce zbrodni, w jej narządy intymne wepchnął garść zerwanej pokrzywy. Chwilę później, niezauważony przez nikogo, rozpłynął się w powietrzu. Pierwszym podejrzanym o dokonanie tego morderstwa został, a jakże, mąż ofiary. Na jego niekorzyść wpływało to, że ich małżeństwo nie należało do udanych. Ewa miała kilku adoratorów i notorycznie zdradzała swojego męża, który był jej trzecim mężem z kolei. W noc swojej śmierci małżeństwo ostro się pokłóciło, a kobieta zagroziła nawet, że następnego dnia wyprowadzi się z domu. Wtedy, gdy na swojej drodze spotkała Ladislava, to szła właśnie na sekretne spotkanie z jednym ze swoich kochanków. Według śledczych to właśnie zdradzany mąż zamordował kobietę, a swój czyn upozorował jako zabójstwo na tle seksualnym. Przesłuchano także kochanków ofiary, ale wszyscy oni mieli mocne alibi. Podobnie jak mąż, który po kilku dniach został zwolniony z aresztu. Wkrótce pojawił się też mężczyzna, który przyznał się do popełnienia zbrodni. I nie był to prawdziwy zabójca.
Okazało się, że był to człowiek, który cierpiał na zaburzenia psychiczne i zrobił to, przyznał się, aby zwrócić na siebie uwagę. Sprawa wciąż była więc nierozwiązana, a śledczy nie mieli jeszcze wtedy pojęcia, że jest to dopiero pierwsza z wielu zbrodni jednego z najbrutalniejszych czechosłowackich seryjnych morderców. Ladislav Hoyer z kolei po raz pierwszy w życiu poczuł się po tym ataku naprawdę zaspokojony. Do domu wrócił pociągiem i przez następne 15 miesięcy nie dał o sobie znać. I nie dlatego, że wygasły jego mordercze instynkty. Został wezwany do wojska na 2 lata. Dopóki nie opuszczał koszar, to nie zagrażał żadnej kobiecie. Jednak gdy 9 lutego 1980 roku otrzymał przepustkę, no to zapragnął zapolować ponownie. Z jednostki wyjechał prosto do rodzinnej Pragi. Jednak nawet nie pojawił się w swoim mieszkaniu. Jeszcze ubrany w wojskowy mundur, pojechał do Dieczin. To miasto znał bardzo dobrze. Czuł się tam bezpiecznie i pewnie. Tym razem skorzystał z nocnego pociągu. Tak bardzo nie mógł doczekać się zaspokojenia tych swoich chorych żądz, że nie wytrzymał nawet do stacji docelowej. Zaatakował znacznie wcześniej. 25-letnia Iwona była pielęgniarką. Od razu wpadła mu w oko. Obserwował ją przez godzinę, a pociąg był niemal pusty, więc Hoyer nabrał jeszcze większej pewności siebie. W pewnym momencie kobieta wstała z miejsca, aby udać się do toalety. On poszedł za nią. W chwili, gdy Iwona zamykała za sobą drzwi do WC, Hoyer pchnął je i wskoczył do środka. Działał szybko, drapieżnie i bezlitośnie. Ofiara nie miała absolutnie żadnej szansy na jakąkolwiek obronę. Była kompletnie zaskoczona. Hoyer udusił ją i wykorzystał do tego jej własny szalik. Po zabójstwie próbował ją zgwałcić, ale nie dał rady. Wagon zbyt mocno się trząsł, a niewielka toaleta bardzo utrudniała ruchy. Musiała mu wystarczyć masturbacja nad wpół rozebranym ciałem kobiety. Po wszystkim wyszedł z toalety, ale nie chciał, żeby ciało zostało szybko odnalezione. Dlatego za pomocą noża, który miał przy sobie, przekręcił zamek w drzwiach w taki sposób, aby wyglądały jak zamknięte od środka. Na następnej stacji wysiadł z pociągu i wrócił do Pragi. O godzinie 8 rano ciało zamordowanej kobiety odkrył pracownik służby ochrony kolei. Dalszy ruch tego pociągu oczywiście wstrzymano, a na miejscu pojawili się milicjanci. Sprawę nagłośniły też czechosłowackie media. Śledczy liczyli na pomoc świadków. Ludzie, którzy podróżowali tym pociągiem, zostali poproszeni o informowanie milicji o wszystkim, co tylko mogło wydawać im się podejrzane. Już po tygodniu pojawiły się pierwsze tropy. Kilku podróżnych zeznało nam, że widziało w pociągu dziwnie zachowującego się żołnierza. Nie potrafili jednak podać jego szczegółowego rysopisu. Nie mieliśmy żadnego punktu zaczepienia, więc szybko porzuciliśmy ten wątek. Wkrótce pojawiło się kilku innych podejrzanych. Jednym z nich został daleki kuzyn zamordowanej, który podróżował tym samym pociągiem, ale w innym wagonie. Śledczy nie zdążyli przesłuchać mężczyzny. W dzień pogrzebu popełnił on samobójstwo. Ci sami świadkowie opowiedzieli detektywom, że konduktor z pociągu próbował poderwać Iwonę w trakcie podróży. Śledztwo wykazało, że mężczyzna ten często uwodził w pociągu samotne kobiety. Kolejowy Kasanowa, tak nazywali go koledzy z pracy, został wezwany na przesłuchanie. Nie pojawił się na nim. 3 dni przed wyznaczoną datą przesłuchania popełnił samobójstwo, rzucił się pod nadjeżdżający pociąg. W jego mieszkaniu odnaleziono wycinki z gazet na temat tego zabójstwa. Zgodnie uznano, że to on jest mordercą. Sprawa została zamknięta.
Dziś wiadomo, że obaj podejrzani nie mieli nic wspólnego ze śmiercią 25-latki. Nigdy nie ustalono, dlaczego popełnili oni samobójstwo tuż przed swoim przesłuchaniem. Po dokonaniu ataku Ladislav wrócił do swojej jednostki. Czytał gazety i wiedział, że nikt go o nic nie podejrzewał. To utrzymywało w nim przekonanie, że jest bezkarny. I podczas kolejnej przepustki w sierpniu 80 roku zaatakował ponownie. Tym razem w Koszycach, dokąd udał się ze swoim kolegą z wojska. Podczas imprezy w domu swojego kompana Hoyer strasznie się nudził. Nie lubił alkoholu, głośnej muzyki i kobiet, które chętnie proponowały seks dwóm młodym żołnierzom na przepustce. Kolega Ladislava chętnie skorzystał. Hoyer spanikował i wyszedł z domu. Złapał stopa i dotarł nad jezioro Ruzin, oddalone około 35 km od Koszyc. Tam, nad brzegiem wody, spotkał samotnie spacerującą kobietę. Zakradł się do niej od tyłu i zaatakował. Gdy ją dusił, doznał przedwczesnego wytrysku, co natychmiast osłabiło jego żądzę. Stracił zainteresowanie swoją ofiarą. Zwłoki obwiązał znalezionym na miejscu drutem, później obciążył je kamieniem i wrzucił do jeziora. Jej ciało zostało odkryte dopiero po 3 miesiącach. Było pozbawione głowy i obu dłoni. Dodatkowo znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu. To uniemożliwiło identyfikację zwłok. Badania wykazały, że kobieta nigdy nie przeszła żadnej operacji ani nie miała poważnych urazów. Dlatego nie można było wykorzystać do identyfikacji dostępnej dokumentacji medycznej. Udało się jedynie ustalić, że kobieta była w wieku od 25 do 30 lat, ale jej tożsamość pozostała nieznana. Po zakończeniu służby wojskowej Hoyer wrócił do swojej dawnej pracy jako pomocnik szklarza. Miał wtedy 23 lata. Rozpaczliwie szukał dla siebie kobiety. Próbował skorzystać z ogłoszeń matrymonialnych, ale za każdym razem doznawał porażki. Kandydatki na potencjalną partnerkę zazwyczaj w ogóle nie pojawiały się na umówionych wcześniej spotkaniach. Te, które zdecydowały się jednak na przyjście, były rozczarowane jego chamskim i prostackim zachowaniem. Wystarczyła zaledwie krótka rozmowa z tym mężczyzną, aby dziewczyny w popłochu uciekły. Ladislav chciał zdobywać kobiety uległe, całkowicie mu oddane. Pragnął być panem życia i śmierci, nie okazującym litości swoim ofiarom. Tylko wtedy czuł się dowartościowany i spełniony. Pamiętając, ile satysfakcji przyniosły mu poprzednie polowania, postanowił zaatakować ponownie. 31 stycznia 81 roku pojawił się w Brnie. Od 5 rano błąkał się po mieście w poszukiwaniu wybranki idealnej. Obserwował i oceniał urodę napotkanych dziewcząt, ale żadna z nich nie trafiła w jego gust. Ta za wysoka, ta za niska, a inna z kolei za gruba. Późnym wieczorem, zniechęcony, postanowił wrócić do domu. Wysiadł z tramwaju przed dworcem kolejowym, aby złapać pociąg do Pragi. I wtedy kątem oka zauważył swój ideał. 18-letnia Iwanka, bo o nią chodzi, wracała właśnie z balu organizowanego przez miejscowe zoo. Hoyer z ukrycia obserwował, jak dziewczyna żegna się ze swoimi przyjaciółmi i rusza pieszo przez pobliski park. Poszedł za nią. Gdy zorientował się, że wokół nich nie ma absolutnie nikogo, zaatakował. Przewrócił ją na ziemię i próbował zaciągnąć w krzaki. Ale dziewczyna broniła się i krzyczała. Szybko udało mu się ją obezwładnić. Swoje dłonie zacisnął na jej szyi i trzymał przez kilka minut. Iwanka najpierw straciła przytomność, a chwilę później życie. Był jeszcze bardziej brutalny i sadystyczny niż podczas pierwszych ataków. Po dokonaniu gwałtu wyjął z kieszeni spodni składany nóż.
zadał nim 11 ciosów w brzuch. I na tym nie poprzestał. Na koniec odciął kobiecie piersi i genitalia. Swoje zdobycze włożył do plastikowej torby i zabrał ze sobą. Nie wiem, u ciebie także pojawia się teraz skojarzenie ze sprawą z Poznania, z Edmundem Kolanowskim? Podobny sposób działania. Gdy Hoyer wrócił do domu, zawartość torby włożył do lodówki. Przez kilka kolejnych dni używał odciętych części ciała do zaspokajania swoich seksualnych potrzeb. Gdy odcięte fragmenty zaczęły się psuć, postanowił ugotować je w osolonej wodzie i zjeść. Jak sam mi przyznał, był w stanie przełknąć tylko kilka miękkich kawałków. Nie smakowało mu, bo skóra była zbyt twarda. Postanowił więc wyrzucić wszystko, razem z garnkiem, w którym to ugotował. Ta młoda ofiara, Iwanka, pochodziła z zamożnej rodziny greckich imigrantów, która miała rozległe kontakty wśród czechosłowackich artystów. Wiadomość o śmierci tej kobiety szybko rozniosła się po całym regionie. Śledczy robili więc wszystko, aby ustalić tożsamość mordercy. I to jak najszybciej. Stwierdzono, że cięcia nożem były tak precyzyjne, że tylko osoba operująca nim zawodowo byłaby w stanie spowodować takie obrażenia. Zabójcę szukano wśród miejscowych rzeźników, chirurgów, myśliwych, a nawet szewców. Szybko pojawił się główny podejrzany. Jednak wywodził się on ze środowiska zupełnie innego niż te, które wytypowali śledczy. Do zbrodni przyznał się pewien student z Jordanii. A uczynił to w swoim liście pożegnalnym, który napisał tuż przed nieudaną próbą samobójczą. Mężczyznę w cudowny sposób odratowano. Kilka dni później zeznał on detektywom, że skłamał. O morderstwie dowiedział się z prasy. Długo nad tym rozmyślał. W końcu doszedł do wniosku, że oskarżenie go o dokonanie zabójstwa będzie mniejszą ujmą na honorze jego rodziców niż fakt, że ten oblał egzaminy. Sprawa wciąż pozostawała więc nierozwiązana. Tymczasem ten sadystyczny morderca pozostawał na wolności. Nikt nie powiązał ze sobą tych wszystkich zbrodni, które dokonał. Nikt nie szukał seryjnego zabójcy. Nikt nie podejrzewał też Ladislava Hoyera. Kolejny raz praski sadysta zaatakował pół roku później. Pewnej sobotniej, lipcowej nocy Hoyer włóczył się ulicami swojego rodzinnego miasta. Na jednym z przystanków tramwajowych zauważył samotną, młodą dziewczynę. Natychmiast przykuła jego uwagę. Siedziała na krawężniku i była pijana. Wracała właśnie z imprezy, kiedy poczuła się źle. Postanowiła usiąść i chwilę odpocząć. Na swoje nieszczęście usnęła. Wokół niej nie było żywej duszy. Wiedział już, że takiej okazji nie może przegapić. Jitka ocknęła się, gdy tylko poczuła, jak ktoś ciągnie ją w stronę miejskiego parku. Zaczęła walczyć o życie, ale uderzona w głowę zemdlała. Ladislav rozebrał ją, a potem próbował zgwałcić. Nie udało mu się, ponieważ nie mógł osiągnąć erekcji. Był sfrustrowany, zaczął bić swoją ofiarę po twarzy. Dziewczyna wtedy nagle się ocknęła. Sparaliżowana strachem, nie była jednak w stanie nawet krzyknąć. Kiedy zaczęła płakać, Hoyer zmiękł. Usiadł obok niej i zaczął rozmawiać. Wypytywał o jej życie, o rodzinę, o zainteresowania. Poczęstował ją nawet papierosem. Nagle jego zachowanie zmieniło się diametralnie. Znów stał się wulgarny i agresywny. Zmusił dziewczynę do seksu oralnego. Bił ją przy tym tak mocno, że krew ciekła z jej nosa i ust. Następnie ponownie się uspokoił. Zapytał, czy mieszka z rodzicami i jak jej się żyje w Pradze. Po wypaleniu kolejnego papierosa, Hoyer znów stał się brutalny. Zaczął dusić dziewczynę aż do momentu, gdy straciła przytomność. Kiedy ją odzyskała, przystawił jej nóż do szyi i zmusił do masturbacji. To wszystko trwało blisko 3 godziny. Poraniona i półprzytomna kobieta zachowała jednak resztki świadomości i próbowała walczyć o własne życie.
Kiedy sadysta ponownie zaczął ją gwałcić, zaproponowała mu, aby razem udali się do jego domu, gdzie odda mu się całkowicie. Hoyer zgodził się bez wahania. Jak wyznał później policji, noc była chłodna i nieźle wówczas zmarzł. Pozwolił ubrać się swojej ofierze i wyszedł z nią z parku. Gdy tylko oboje pojawili się na oświetlonej ulicy, dziewczyna zaczęła krzyczeć. Wyrwała się z objęć Hoyera i zaczęła uciekać. Ten rzucił się w pogoń, dopadł ją i przewrócił na ziemię. W tym momencie z okna pobliskiego budynku krzyknął jakiś mężczyzna. Kazał napastnikowi zostawić dziewczynę w spokoju. Gdy przypadkowy obrońca zbiegł na dół, Hoyera oczywiście już nie było. Ofiara została zabrana do szpitala. Była w tak wielkim szoku, że niczego nie pamiętała. Jej zeznania nie pomogły w ustaleniu rysopisu sprawcy. Pomimo odniesionych ran oraz traumy, i tak miała wiele szczęścia. Była jedyną ofiarą, która przeżyła spotkanie z Hoyerem. Ladislav nie wyciągnął jednak wniosków z tego nieudanego ataku. W jego umyśle w ogóle nie istniało pojęcie ryzyka. 3 miesiące później z jego ręki zginęła kolejna, piąta już kobieta. Anna miała 51 lat. Została zgwałcona i uduszona własnymi rajstopami kilkaset metrów od bloku, w którym mieszkał Hoyer. W początkowym etapie śledztwa w sprawie zabójstwa Anny morderca znów miał szczęście. Po tygodniu na milicję zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że to właśnie on zabił 51-latkę. Przesłuchaliśmy go, ale już po 15 minutach wiedzieliśmy, że to nie był on. W czasie popełnienia zbrodni przebywał on w szpitalu psychiatrycznym, co było szczegółowo udokumentowane. Opuścił go dopiero następnego dnia. W jego zeznaniach było jednak coś, co nie dawało nam spokoju. Opowiedział dokładnie, czym została uduszona ofiara, a to wiedzieliśmy tylko my i morderca. Śledczy domyślali się, że tylko sprawca mógł mu przekazać taką wiedzę. Przycisnęli tego mężczyznę do muru i zasypali go gradem pytań. Skąd wiesz? Kto ci to powiedział? Kogo kojarzysz? Dopiero wtedy opowiedział o wszystkim, co usłyszał od kolegi, którego spotkał w pijalni piwa dzień po swoim zwolnieniu ze szpitala. Winę wziął na siebie, ponieważ chciał, żeby napisano o nim w gazetach. Bez wahania podał też jego imię, nazwisko i nawet zawód. Ladislav Hoyer, szklarz. 11 października prawdziwy sprawca został aresztowany w swoim zakładzie pracy. Po przewiezieniu na komisariat do niczego się nie przyznawał. Po kilku godzinach do pokoju przesłuchań wszedł nie kto inny jak inspektor Jiří Markovič. To najbardziej doświadczony śledczy w kraju. O tym panu również już wspominaliśmy na kryminatorium. Jestem ciekaw, czy skojarzysz, o jaką sprawę chodzi. Ladislav kojarzył tego śledczego z gazet. Poczuł się doceniony i dowartościowany. Przesłuchiwał go najlepszy czechosłowacki detektyw. Z dumą w głosie przyznał się więc do zabójstwa Anny. Jednak Markovič w trakcie rozmowy z Hoyerem domyślił się, że podejrzany może mieć na swoim sumieniu znacznie więcej niż mówi. Na pytania, czy zamordował inne kobiety, odpowiadał milczeniem i zawstydzeniem. Chował twarz w dłonie i czerwienił się. Śledczy z powodu braku jakichkolwiek dowodów potrzebowali jasnego przyznania się do winy. Wtedy słynny inspektor postanowił zmienić taktykę i zostać najlepszym przyjacielem Ladislava. Przez kolejne tygodnie mężczyźni spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Detektyw przynosił mu jedzenie, zabierał na spacery, opowiadał o swojej rodzinie. Stopniowo zdobywał zaufanie podejrzanego, aż w końcu, tuż przed Bożym Narodzeniem, Hoyer przekazał mu kartkę papieru. Napisał na niej, że zjadł kawałek jednej ze swoich ofiar. O innych zbrodniach nie chciał mówić wprost, ponieważ, jak twierdził, bardzo się ich wstydził. Krok po kroku przyznał się do 5 morderstw. Opisał je ze szczegółami, które mógł znać tylko zabójca.
Podczas wizji lokalnych inspektor wciąż grał rolę przyjaciela. Obaj mężczyźni często żartowali. Gdy prasa opublikowała zdjęcia, na których morderca śpi na ramieniu detektywa w samochodzie podczas powrotu z wizji lokalnej, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wybuchł skandal. Markowicz został więc wezwany na dywanik. Dopiero tłumaczenie, że w ten sposób próbuje właśnie wyciągnąć od podejrzanego jak najwięcej szczegółów, złagodziło całą sytuację. Próbki krwi i nasienia znalezione na miejscu zbrodni opisywanych przez Hoyera potwierdziły, że to on jest seryjnym mordercą. Podejrzewano, że mógł odpowiadać jeszcze za dwie inne niewyjaśnione zbrodnie, do których się nie przyznał. Nie było jednak na to żadnych dowodów. Ostatecznie postanowiono zrezygnować z umieszczenia ich w akcie oskarżenia. Gdy pierwsze szczegóły bestialskich zbrodni zaczęły być opisywane przez prasę, ludzie byli wzburzeni. Domagali się głowy mordercy. Podczas przeprowadzanych wizji lokalnych Hoyer musiał być specjalnie pilnowany, aby zbierający się w pobliżu tłum nie zlinczował go. Ochroniarze udaremnili kilka takich prób. Po każdej podobnej sytuacji Ladislav z rozbrajającą szczerością pytał milicjantów, dlaczego ci wszyscy ludzie tak bardzo go nienawidzą, po czym zaczynał się głośno śmiać. Nie dosyć, że bezwzględny i przerażający, to jeszcze tak bezczelny. Podczas demonstrowania swoich ataków wczuwał się tak bardzo w rolę, że czasami naprawdę próbował dusić kobiety, które odgrywały rolę jego ofiar. Wkrótce, aby zapobiec tragedii, zdecydowano się na zastąpienie żywych kobiet manekinami. Badania psychiatryczne wykazały, że iloraz inteligencji tego przestępcy wynosił zaledwie 88, a więc znacznie poniżej średniej. Nie wystarczyło to jednak, aby uznać go za niezdolnego do udziału w procesie. Jego rzekoma choroba została całkowicie wykluczona przez badających go ekspertów. W chwili morderstw był przy zdrowych zmysłach. Doskonale zdawał sobie sprawę, że może go za to spotkać tylko jedna kara – śmierć. Według psychiatrów sprawca był prymitywną osobowością psychopatyczną, cechującą się emocjonalnym otępieniem. Amoralny, aspołeczny, z cechami schizoidalnymi, bez jakiegokolwiek szacunku dla ludzkiego życia. Raport psychiatryczny nie pozostawiał żadnych złudzeń. Mógł ponieść wszystkie konsekwencje swoich przerażających czynów. Nie zidentyfikowano u niego żadnego zaburzenia psychicznego. Nie nadaje się do leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Jakakolwiek forma resocjalizacji jest niemożliwa, nawet przy karze długoterminowej. Tak jak przeczuwał prowadzący to śledztwo inspektor, praski sadysta został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i został skazany, oczywiście, na karę śmierci przez powieszenie. On sam nie do końca zdawał sobie sprawę, że zostanie stracony. Dopiero gdy nadszedł już ten dzień egzekucji, spanikował. Kiedy 7 sierpnia 1986 roku w praskim więzieniu przyprowadzono go pod szubienicę, Ladislav najpierw zaczął błagać o litość. Płakał, próbował okazać skruchę. Miał nadzieję, że jest jeszcze w stanie cokolwiek zrobić. Ale gdy to nie zadziałało, postanowił walczyć o własne życie wszelkimi sposobami. Stał się agresywny. Zaczął krzyczeć i odgrażać wszystkim zebranym dookoła. Kat próbował go uspokoić. Ten jednak szamotał się tak gwałtownie, że złamał mu palec. Został doprowadzony na szubienicę siłą i trzymany przez kilku pomocników tak długo, aż Kat, pomimo tej kontuzji, pomimo złamanego palca, pociągnął za dźwignię, która zwolniła zapadnie. Ostatecznie Ladislav Hoyer pożegnał się z życiem w sposób wyjątkowo żałosny i haniebny, nawet jak na seryjnego, sadystycznego zabójcę. Już po śmierci mordercy, przełożeni Markowicza zaatakowali go. Ich głównym zarzutem był fakt, że kilka godzin przed egzekucją detektyw doznał zawału serca i wylądował w szpitalu.
Szybko pojawiły się plotki, że zawał to oczywisty wynik stresu, który był związany ze zbliżającym się straceniem morderczego przyjaciela inspektora. Markowicz, który miał już wówczas opinię najlepszego detektywa w kraju, postanowił bronić swojego dobrego imienia. Jego asem w rękawie był niewątpliwie jeden z największych ostatnich sukcesów detektywa. Rok wcześniej schwytał on niebezpiecznego Jerzego Strakę, czyli spartakiadowego mordercy. I to uczyniło Markowicza osobą znaną i powszechnie szanowaną w całej Czechosłowacji. Tak, to właśnie o tę sprawę chodziło mi kilka minut temu. To tę historię przedstawiałem już w kryminatorium. Ostatecznie dano już spokój inspektorowi i temat zbyt mocnego przywiązania do seryjnego mordercy ucichł. Obecnie Ladislav Hoyer jest we własnym kraju nieco zapomnianym seryjnym zabójcą. Informacje na jego temat ograniczają się głównie do krótkich artykułów prasowych. Znacznie więcej uwagi w Czechach poświęca się takim zbrodniarzom jak choćby Václav Mrázek, o którym opowiadałem w zeszłym tygodniu, lub Jiří Straka, o którym też opowiadałem, ale kilka miesięcy temu. Jednak jak podkreślił emerytowany inspektor Jiří Markowicz w rozmowie z autorem jego biografii, bez wątpienia Hoyer był jednym z najniebezpieczniejszych i najbrutalniejszych morderców w powojennej historii Czechosłowacji. Zdaniem detektywa, gdyby tylko morderca potrafił utrzymać swój język za zębami i nie zwierzył się temu choremu psychicznie koledze, to być może nawet nigdy nie zostałby schwytany. I najprawdopodobniej z jego ręki zginęłoby więcej kobiet, miałby więcej śmiertelnych ofiar na koncie. Jiří Straka, spartakiadowy sprawca. Jiří Straka urodził i wychował się w Pradze, w pełnej i dość dobrze uporządkowanej rodzinie. Ojca, który pracował za granicą, praktycznie nie widywał. Trójką dzieci zajmowała się matka. Kobieta była surowa, karała swoje pociechy za każde przewinienie. Kary cielesne, których doświadczał od najmłodszych lat, wywołały w nim stany lękowe. Z tego też powodu został w dzieciństwie poddany kilka razy obserwacji psychiatrycznej. Miał 8 lat, gdy psychiatrzy zdiagnozowali u niego zespół niepokoju psychomotorycznego z cechami nerwicowymi. U chłopca stwierdzono również dość niepokojącą cechę, którą opisano jako całkowitą niemoralność oraz brak emocji. Nie podjęto jednak żadnego leczenia, gdyż uznano, że dziecko z tego wyrośnie. Choć odznaczał się ponadprzeciętną inteligencją, z trudem skończył szkołę podstawową. Po latach sam przyznał. Kompletnie brakowało mi motywacji do nauki. Nie miałem żadnych celów życiowych. Nic mnie nie interesowało. Oczywiście poza dziewczynami, bo akurat o nich to nie mogłem przestać myśleć. Coraz częściej zakradał się do damskiej toalety, by tam podglądać swoje koleżanki. Rozmowy z pedagogami nie przynosiły zamierzonego skutku. Wciąż sprawiał problemy wychowawcze. Nie przestrzegał szkolnego regulaminu, wdawał się w drobne kradzieże. Gdy w roku 1983 opuścił podstawówkę, jego nauczyciele odetchnęli z nieukrywaną ulgą. Wybrał szkołę górniczą w Stochowie, niewielkim mieście oddalonym niecałe 40 km na zachód od czechosłowackiej stolicy. Tam zamieszkał w internacie, jednak na weekendy wracał do rodzinnej Pragi. Wyniki w nauce miał kiepskie. To niepokoiło jego rodziców. On sam jednak zupełnie się tym nie przejmował. Po głowie chodziły mu zupełnie inne zmartwienia. Był już w drugiej klasie i choć na twarzy zaczął pojawiać się zarost, to on cały czas nie miał dziewczyny. O ile brak stałej partnerki potrafił jakoś zaakceptować, to faktu, że jest prawiczkiem, nie był już w stanie znieść. Tym bardziej, że wciąż myślał o seksie. I to od kilku dobrych lat. Dłużej nie mógł już czekać. Wiosną 1985 roku na ulicach Pragi trwały przygotowania do Wielkiej Spartakiady Młodzieżowej.
To jedna z najważniejszych imprez sportowych, którą wówczas organizowały kraje bloku wschodniego. Jej finał zaplanowano na ostatnie dni lipca. Dla władz Czechosłowacji spartakiada miała ogromne znaczenie propagandowe, o czym w swoim artykule dla magazynu Focus Historia napisał Tomasz Maćkowiak. W socjalizm już wtedy nikt nie wierzył. Impreza miała charakter rytualny, ale przygotowania do niej rządząca partia traktowała śmiertelnie poważnie. Uczestnikami byli gimnazjaliści, studenci i młodzi robotnicy z całego kraju. Wyłaniano ich w powiatowych i wojewódzkich eliminacjach. Finał zaplanowano w formie masowych pokazów gimnastycznych transmitowanych przez telewizję. I właśnie w czasie tych przygotowań na stolicę kraju padł blady strach. Po mieście zaczął grasować seryjny zabójca. Pierwszą zamordowaną ofiarą była 23-letnia Alicja, mężatka samotnie wychowująca dwoje dzieci. Jej mąż odsiadywał w więzieniu długoletni wyrok. Mieszkająca u rodziców kobieta nie zamierzała czekać na jego wyjście. Od pewnego czasu związana była z Iwanem. Wielkanocny poniedziałek, 8 kwietnia, para postanowiła się spotkać. Gdy wieczorem Alicja nie pojawiła się w jego mieszkaniu, a całonocne poszukiwania spełzły na niczym, o zaginięciu powiadomiono milicję. Ciało kobiety zostało znalezione już następnego dnia. Na pierwszy rzut oka było widać, że morderstwo zostało popełnione na tle seksualnym. Sprawcę trzeba było znaleźć jak najszybciej i najlepiej po cichu, tak aby plotki o tym grasującym maniaku nie zakłóciły tych trwających w Pradze przygotowań do wielkiej socjalistycznej imprezy. Zadanie wytropienia i schwytania mordercy otrzymał Jiří Markovič, najbardziej doświadczony śledczy w kraju. Dla innych milicjantów był niekwestionowaną legendą Wydziału Kryminalnego Praskiej Milicji. Wspomnienia tego śledczego przytoczył później Petr Šámal, autor biografii czeskiego detektywa. Ofiara miała podarte ubranie i była obnażona od pasa w dół. Morderca zaatakował ją od tyłu, zaciskając przedramię na gardle. Mocno trzymając, zaczął się cofać, co uniemożliwiło kobiecie skuteczną obronę. Po zabójstwie ukrył zwłoki pod liśćmi i ściółką. Podczas poszukiwań jej chłopak kilka razy przechodził obok ciała, a mimo to niczego nie zauważył. Technicy w milicyjnym laboratorium zdjęli z ciała ślady biologiczne. Należały do mężczyzny o grupie krwi A. Z gardła ofiary wyjęli garść gliny, a z nosa suche liście. Nie było wątpliwości. Alicja została najpierw zgwałcona, a później uduszona. Milicja chciała jak najszybciej zamknąć sprawę. Kierowano się, typowymi uprzedzeniami, więc zatrzymano przyjaciela zamordowanej, Iwana. Na niekorzyść tego mężczyzny przemawia fakt, że jest Romem, w dodatku już wcześniej karanym za drobne przestępstwa. Co prawda ma niepodważalne alibi i świadków, a jego grupa krwi nie zgadza się z tą znalezioną na zwłokach, to Iwan trafia do aresztu. Opuści go dopiero kilka tygodni później, gdy prawdziwy morderca zostanie aresztowany. Z zatrzymaniem tego mężczyzny od samego początku nie zgadzał się inspektor Markovič. Nagle okazało się jednak, że nawet jego autorytet nie jest wystarczająco silny, by wygrać z odgórnym nakazem szybkiego zamknięcia śledztwa. Mylili się, zamknęli niewinnego człowieka. Ostrzegałem ich, że popełniamy ogromny błąd. Tamten cygan był tylko drobnym złodziejem, a my szukaliśmy przecież groźnego maniaka seksualnego. Nie wiedziałem, czy tamta dziewczyna była jego pierwszą ofiarą, ale miałem nieodparte wrażenie, że już wkrótce ponownie da o sobie znać. W przeciwieństwie do swoich kolegów, inspektor nie mylił się. Jednak w tamtej chwili nawet nie przypuszczał, że poszukiwanym maniakiem może być niebudzący żadnych podejrzeń nastolatek.
Jiří Straka podczas późniejszej wizji lokalnej o tej zbrodni opowiadał bez najmniejszych emocji w głosie. Posłuchajcie jego słów w interpretacji aktora. Ładna była, więc pomyślałem, że to musi być moja pierwsza dziewczyna. Zaczaiłem się na nią w krzakach i gdy mnie minęła, wyskoczyłem, zacząłem ją dusić i zaciągnąłem w krzaki. Trochę się ruszała, gdy ją brałem. Raz mdlała, raz odzyskiwała przytomność. Gdy zaczęła charczeć, wepchnąłem jej do ust mokrą ziemię i trochę liści. Chciałem, żeby nie oddychała tak głośno. A chwilę później przestała. Kiedy skończyłem, przysypałem ją liśćmi i uciekłem. Opis tego makabrycznego czynu robi wrażenie, przyznajcie. A szczególnie sposób wypowiedzi, bez emocji, wyrachowany, tak gdyby nie zdawał sobie sprawy z tego, co tak naprawdę zrobił. Zabójca wrócił po 4 tygodniach. Był jeszcze bardziej zuchwały i pewny siebie. W niedzielę 4 maja zaatakował ponownie i to 2 razy. Dochodziła północ, gdy jadący nocnym tramwajem Jiří dostrzega samotnie siedzącą pasażerkę. Zwraca uwagę, że ubrana jest w krótką spódnicę. Ma figurę podobną do kobiet, których plakaty wiszą nad jego łóżkiem w internacie. Dokładnie taka figura, jak lubi. Choć Vlasta, bo tak miała na imię ta kobieta, siedziała tyłem do niego i nie mógł przyjrzeć się jej twarzy, to wiedział już, że takiej okazji nie może przegapić. Na ostatnim przystanku wysiadają razem. On idzie za nią w bezpiecznej odległości. Gdy tylko kobieta dochodzi pod swój blok i zaczyna szukać kluczy w torebce, on atakuje. I wtedy zauważa, jak bardzo się pomylił. Była bardzo zgrabna. Z tyłu wyglądała na dużo młodszą. Gdy do niej dopadłem, okazało się, że jest starsza od moich nauczycielek. Byłem zły jak cholera, takie to mnie akurat nie interesowały seksualnie. Uznałem wtedy, że i tak muszę ją zabić. Widziała moją twarz i mogła mnie rozpoznać. Dusił ją kilka minut, a gdy zaczęły go boleć palce, przewrócił Vlastę na ziemię i kolanem przycisnął jej gardło. Wokół szyi owinął sznurek, który od pewnego czasu nosił zawsze przy sobie. Jak stwierdził podczas jednej z wizji lokalnych, tak na wszelki wypadek. Gdy 54-latka straciła przytomność, ukrył ją pod plandeką stojącą pod blokiem ciężarówki. Myślał, że nie żyje. Zanim uciekł, zabrał jeszcze biżuterię, zegarek i trochę gotówki. Kobieta przeżyła atak. Gdy odzyskała przytomność, udało jej się wyjść na ulicę i zadzwonić do drzwi najbliższego domu. Przesłuchiwana przez milicjantów nie potrafiła jednak opisać sprawcy. Ze względu na zły stan zdrowia nie wzięła też udziału w procesie. Nigdy też nie otrząsnęła się z przeżytej traumy. Umarła kilka miesięcy później. O tym, że jej nie zabił, Straka dowiedział się dopiero podczas swojego późniejszego przesłuchania. Smutna historia. Mam znajomego, który opowiadał mi kiedyś o ofierze polskiego seryjnego zabójcy. Kobieta, którą zaatakował, co prawda przeżyła, ale miała dolegliwości bólowe głowy już do końca życia. Co więcej, zmagała się z wielką traumą, którą nawet po wielu latach i po wielu próbach nie udało się wyeliminować. Takie zdarzenie, nawet jeżeli nie zakończy się śmiercią, zostaje w człowieku do końca życia. Ale wracając do Jiřího Straky, jego popęd seksualny nie ustawał. Niezaspokojony nastolatek postanowił znaleźć sobie kolejną dziewczynę i to jak najszybciej. Przemierzając praskie uliczki, natknął się na 30-letnią lekarkę, Wierę. Szedł za nią kilkaset metrów, a gdy znaleźli się na wyludnionym w nocy osiedlu, uderzył. Ciało kobiety następnego ranka znalazł jeden z przechodniów. Zaalarmowana milicja przybyła niezwłocznie. Jej głowa i tułów leżały na trawniku. Nogi obnażone i rozłożone znajdowały się na betonowym chodniku. Ubranie miała podarte. Na szyi ofiary wciąż zaciśnięta była tasiemka od biustonosza. Przed śmiercią kobieta została zgwałcona. Wiera została uduszona pod klatką bloku, w którym mieszkała.
Inspektor Jiří Markovič był przekonany, że morderca Alicji właśnie powrócił. Miał na swoim koncie już 3 napady, z czego 2 zakończyły się śmiercią ofiar. I nie było to jego ostatnie słowo. W trakcie wizji lokalnej Straka opowiedział także o ataku na Wierę. Trzymałem się 10 metrów za nią. Gdy weszliśmy w osiedle, podbiegłem i złapałem od tyłu za szyję. Zaciągnąłem ją za blok. Próbowała się bronić, nawet mi się wyrwała, ale wtedy chwyciłem za jej but i kilka razy uderzyłem ją obcasem w głowę. Zemdlała, rozebrałem ją i uprawialiśmy seks. Gdy chwilę później Wiera odzyskała przytomność, Straka udusił ją. Zanim oddalił się z miejsca, zabrał swojej ofierze pieniądze i papierosy. Udał się w kierunku dworca kolejowego. Stąd pojechał do Stochowa. Za kilka godzin musiał pojawić się w szkole na pierwszej lekcji. Chciał zdążyć. Z każdego spóźnienia musiał się potem długo tłumaczyć swojej matce. 2 tygodnie później odnaleziono kolejne, 3 ciało. Morderca dopadł kobietę w okolicach Placu Syberyjskiego i zarzucił jej na szyję bardzo mocny sznurek. Przygotował go wcześniej. Powiązał supły, żeby nie ślizgał mu się na palcach, a ponieważ końcówki się strzępiły, pomysłowo przypalił je zapalniczką. Za pomocą takiego narzędzia zbrodni zawlokł kobietę do piwniczki pod sklepem z warzywami. Tam ją zgwałcił i udusił stanikiem. Po sprawdzeniu dokumentów ofiary okazało się, że była to 30-letnia Marta, pracownica Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Władze Czechosłowacji z jeszcze większą determinacją żądały doprowadzenia do schwytania tego groźnego przestępcy. Obawiano się, że grasujący po mieście zwyrodnialec może zakłócić nie tylko przygotowania do zbliżającej się spartakiady, ale i finał imprezy, a na to partia nie mogła sobie pozwolić. Następnego dnia stworzono specjalną grupę śledczą, na czele której stanął oczywiście Jiří Markovič. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie znalazłem się pod tak wielką presją polityczną. Pracowałem z 3 innymi śledczymi i dodatkowymi 200 milicjantami. Gdy ludzie dowiedzieli się o maniaku, kobiety w Pradze bały się wyjść na ulicę. Jednak góra, bardziej niż o kolejne ofiary, bała się tego, że spartakiada może zostać przełożona. Dano mi jasno do zrozumienia, że w ciągu najbliższych tygodni muszę położyć na ich biurku czyjąś głowę. Albo mordercy, albo moją własną. Rozpoczęła się gorączkowa pogoń za niezidentyfikowanym sprawcą brutalnych ataków na kobiety. Nie znając jego tożsamości, milicjanci zaczęli nazywać go spartakiadowym mordercą, nawiązując tym samym do organizowanej w Czechosłowacji co 5 lat sportowej imprezy. To, czy najbliższa spartakiada w ogóle się teraz odbędzie, zależało już tylko od grupy śledczej, która szukała zabójcy. W maju 1985 roku praskie ulice zapełniają się milicyjnymi patrolami. Śledczy zwracają uwagę na bardzo ważny element. Wszystkie ataki mają miejsce w dni wolne od pracy. Postanawiają więc odwołać wszelkie weekendowe zabawy. Sprawdzane jest każde doniesienie o dziwnie zachowujących się osobnikach. Kiedy w mediach pojawiają się pierwsze informacje o spartakiadowym mordercy, na komisariaty zaczynają zgłaszać się kobiety twierdzące, że one także zostały napadnięte przez tego samego sprawcę. Szybko wychodzi na jaw, że pierwszą ofiarą praskiego maniaka była 20-letnia Milena. To było w lutym, dokładnie 17 w nocy. Wracałam do domu. Podszedł do mnie ten chłopak. Zapytał o godzinę. Chwilę porozmawialiśmy. Nagle zaproponował mi seks. Kiedy odmówiłam, przewrócił mnie i zaczął ze mnie ściągać kurtkę. Żyjesz, a więc miałaś więcej szczęścia niż inne kobiety. Jak udało ci się uciec? Wiedziałam, że nie dam mu rady, więc zgodziłam mu się oddać. Ale pod warunkiem, że znajdziemy jakieś lepsze miejsce. Ucieszył się i znowu zaczął być miły. Kiedy wyszliśmy na oświetloną ulicę, zaczęłam krzyczeć. Przestraszył się wtedy i uciekł.
Wiemy, że sprawę zgłosił twój chłopak, ale dopiero 2 tygodnie później. Dlaczego od razu nie przyszła się z tym do nas? Na początku nie chciałam, bo on był taki młody. Powiedział, że ma 16 lat. Pomyślałam, że mogę mu tym zniszczyć całe życie. Nie przypuszczałam, że może być on zdolny do rzeczy, o których teraz piszą w gazetach. Milena, przyprowadzona przez swojego chłopaka na komisariat, złożyła zeznanie. Stworzono nawet portret pamięciowy. Nie przyczynił się on jednak do schwytania sprawcy. I to z jednego prostego powodu. Zdaniem milicyjnych psychologów, napastnik kłamał na temat swojego wieku. Według nich musiał mieć co najmniej 25 lat. I właśnie takiego mężczyzny poszukiwano. Oczywiście nigdy takiego nie znaleziono. Śledczy byli w szoku. Wydawało im się, że biorą udział w pościgu za groźnym dorosłym przestępcą. Tymczasem kolejne zeznania zgodnie potwierdzały, że ataków dopuszczał się niepozorny nastolatek. Relacje świadków były ze sobą zbieżne. Sprawca z niektórymi kobietami wdawał się w rozmowę. Na początku zawsze był kulturalny, sympatyczny i miły. Sprawiał wrażenie nieśmiałego. Nagle zmieniał się nie do poznania, po czym uderzał. Czasami atakował ze zaskoczenia, od tyłu. Zawsze po zmroku, w dni wolne od pracy. Swoje ofiary śledził na ulicy lub w środkach transportu publicznego. W takich słowach sylwetkę zabójcy przedstawiał Tomasz Maćkowiak na łamach magazynu Focus Historia. Na trop nieletniego mordercy i gwałciciela zespół kryminalny dowodzony przez inspektora wpadł 2 dni po ostatnim zabójstwie. 18 maja na komisariat zgłosiła się kolejna osoba, która przeżyła spotkanie z zabójcą. Ale podobnie jak większość zaatakowanych wcześniej kobiet, nie zgłosiła tego faktu na milicję. Gdy w końcu się jednak na to zdecydowała, jej zeznania okazały się przełomowe. Niecały tydzień przed dokonaniem pierwszego morderstwa, którego ofiarą była Alicja, Straka w nocnym tramwaju zwraca uwagę na 18-letnią Ludmiłę. Ta ładna blondynka co jakiś czas zerka w jego stronę. Wydaje mu się nawet, że się do niego uśmiecha. Myśli w jego głowie stają się coraz intensywniejsze. Może się jej spodobał, a co jeśli nie? Zresztą, to nie ma dla niego znaczenia. On pragnie tej kobiety i wie, że za chwilę będzie ją miał. Wysiądzie razem z nią, poczeka na dobrą okazję i dopiero wtedy zaatakuje. Ludmiła zostaje na przystanku. Musi poczekać na drugi tramwaj. Z centrum można dojechać do jej domu tylko z przesiadką. Bardzo rzadko jeździ miejską komunikacją, więc nie zna rozkładu. Zauważa, że kilka metrów dalej wciąż stoi obok niej ten chłopak z tramwaju. On również musiał wysiąść na tym samym przystanku. Hej młody, wiesz może kiedy przyjedzie dwójka? A może też na nią czekasz? Nie, o tej porze to już chyba nic nie przyjedzie. Następny będzie gdzieś za godzinę albo jeszcze później. Kurczę, nie mam zamiaru tyle czekać. W godzinę to ja dojdę do domu piechotą. Jak chcesz, to mogę cię odprowadzić. I tak nie mam nic do roboty. We dwoje lepiej się idzie. Dziewczyna godzi się bez chwili wahania. Chłopak wydaje się być sympatyczny, a przy tym bardzo miły. I ma rację. We dwoje zawsze raźniej. Z początku milczący i nieśmiały, z czasem zaczyna się rozgadywać. Mówi jak się nazywa, gdzie mieszka, do jakiej chodzi szkoły. Zwierza się nawet, że kilka dni wcześniej wyrzucono go z internatu za to, że przywiązał kolegę do łóżka. Całą drogę śmieją się i żartują. W końcu dochodzą do osiedla, na którym mieszka Ludmiła. To moja klatka. Mam nadzieję, że nikogo w domu nie obudzę. A czy wiesz, że gdybyś mnie nie zaczepiła na przystanku, to i tak bym za tobą poszedł? Później bym cię zgwałcił i udusił, a ciało gdzieś ukrył. Zabawny jesteś. Już dawno z nikim się tak nie śmiałam. Bardzo ci dziękuję za odprowadzenie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Jiří nie chce kiedyś. On chce teraz. Łapie dziewczynę w pół, próbuje obejmować i całować.
Nagle wystraszona Ludmiła uświadamia sobie, że on nie żartował. Do drzwi wejściowych ma kilka metrów, ale jest zbyt słaba, by wyrwać się z jego mocnych objęć. Nie panikuje jednak, zachowuje trzeźwe myślenie. Dobrze, ale nie tutaj. Chodź ze mną. W piwnicy mam materac, tam to zrobimy. Nikt nas nie zobaczy. Uwierzył. Co prawda kiedyś dał się już nabrać na podobny numer, ale teraz znowu popełnił ten błąd. Wypuścił dziewczynę z objęć i ruszył grzecznie za nią. Dochodząc do klatki, Ludmiła rzuciła się w stronę domofonu. Wciskając przypadkowe guziki, zaczęła krzyczeć i wzywać pomocy. Zanim napastnik uciekł, poczuła jeszcze, jak zerwał z jej ramienia torebkę. Pomyślała, że to i tak bez znaczenia. Najważniejsze, że była cała i zdrowa. Miała wiele szczęścia. Niewiele zabrakło, aby nie przeżyła tego ataku. Jej zeznania okazały się tak precyzyjne, że już 4 dni później milicjanci zjawili się w internacie, w którym mieszkał Straka. Spartakiadowy morderca został natychmiast aresztowany. Nie stawiał oporu. Zupełnie jakby spodziewał się, że jego zatrzymanie jest tylko kwestią czasu. Łącznie oskarżono go o zaatakowanie 11 kobiet, w tym 3 morderstwa, 2 usiłowania zabójstwa, 5 gwałtów, 3 napady i 5 kradzieży. Sporo jak na kryminalny życiorys 16-latka. Już podczas pierwszego przesłuchania sprawca przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Ze szczegółami mówił o tym, co już zrobił i o tym, co dopiero zamierzał zrobić. Gdybyście mnie dzisiaj nie złapali, to spokojnie bym załatwił jeszcze z 10, a nawet 20 kobiet. Milicjantów szokował nie tylko ten młody wiek sprawcy. Jego wyjaśnienia, wypowiadane pozbawionym emocji tonem, wstrząsnęły nawet tak doświadczonym inspektorem jak Markowicz. Siedzieliśmy i słuchaliśmy w kompletnym milczeniu. Żaden z nas nie był nawet w stanie wydusić ani słowa. Przyznał się do winy, ale widziałem w jego oczach, że kompletnie niczego nie żałuje. O swoich zbrodniach opowiadał tak spokojnie, jakby szkolny woźny przyłapał go z papierosem w toalecie. Ciekawe porównanie. Choć w komunistycznej Czechosłowacji za podobne zbrodnie zapadały z reguły bardzo surowe wyroki, z karą śmierci włącznie, przed stryczkiem Strakę uchronił jego młody wiek. Jako osoba nieletnia nie mógł otrzymać więcej niż 10 lat pozbawienia wolności. I właśnie taki wyrok usłyszał w grudniu 1985 roku. Opinia publiczna była rozczarowana tak niskim wymiarem kary. Nikt nie dostrzegł w nim dziecka. Był potworem, bestią w ludzkiej skórze. Zdaniem wielu zasłużył tylko na śmierć. Niezadowolenie społeczne skomentował po latach ojciec spartakiadowego mordercy. W wywiadzie dla czeskiego dziennika Blesk powiedział: byłoby lepiej, gdyby wtedy dostał karę śmierci. To oznaczałoby wyzwolenie i dla niego, i dla nas wszystkich. Ludzie na ulicy lepiej by sobie poradzili z takim wyrokiem. Nazwaliby to zasłużoną śmiercią za śmierć tych kobiet. Ich gniew nie koncentrowałby się wtedy na naszej rodzinie. Ze słowami męża zgadzała się również matka skazanego nastolatka. Zasłużył na karę śmierci, zawsze to mówiłam. Nie z nienawiści. Pomimo tych okropnych rzeczy, jakie zrobił, nadal był moim synem i zawsze nim pozostanie. Ale ja dobrze wiedziałam, co będzie go później czekać w więzieniu. Jej przeczucia okazały się trafne. Po osadzeniu w celi Straka przeszedł prawdziwe piekło. Wiemy przecież wszyscy, jak traktuje się skazańców z podobnymi wyrokami. Straka był wielokrotnie gwałcony i katowany przez innych współwięźniów. Ci próbowali go też zabić. Strażnicy kilka razy uratowali mu życie. On sam też odniósł się do tych wydarzeń w filmie dokumentalnym zrealizowanym przez czeską telewizję w 2005 roku. W więzieniu żałowałem, że nie dostałem kary śmierci. Wiem, jak straszną rzecz zrobiłem tym kobietom.
Doświadczyłem tego na własnej skórze, kiedy inni więźniowie chcieli mnie powiesić. Tylko zbieg okoliczności mnie wtedy uratował. Od tego czasu coś we mnie pękło. Przestałem myśleć o samobójstwie. Chciałem za wszelką cenę przeżyć. Powiedziałem sobie, nie uszczęśliwię ich moją śmiercią. W trakcie odbywania kary skończył szkołę zawodową i został piekarzem. Za murami zakładu zainteresował się też wiarą ewangelicką i przyjął chrzest. Nie odsiedział całego wyroku. Już po rozpadzie Czechosłowacji objęła go amnestia, ogłoszona przez prezydenta Czech w roku 1994. Choć po 9 latach opuścił mury więzienia, nie wyszedł na wolność. Trafił na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym. W ośrodku przeszedł kastrację, ale odmówił przeprowadzenia operacji mózgu mającej na celu zmniejszenie jego seksualnej agresji. Rodzina całkowicie się od niego odsunęła. Ani w więzieniu, ani później w szpitalu nikt nigdy go nie odwiedził. Po 10 latach psychiatrzy zgodnie uznali, że Jiří Straka jest zdrowy i nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa. W Wigilię 2014 roku znów stał się wolnym człowiekiem. Wtedy krajowe media przypomniały sobie o spartakiadowym mordercy. Dziennikarzom, którzy zaczęli go nachodzić, miał do powiedzenia tylko jedno. Czy wam się to podoba, czy nie? Teraz jestem już wolny. Jeśli nie powiesiliście mnie wtedy, pozwólcie mi żyć teraz. Spartakiadowy morderca wciąż ucieka przed mediami. Zmienił nazwisko i jako Jiří Novák ożenił się. Kobieta, którą poznał w trakcie leczenia, znała jego przeszłość i zaakceptowała to. Zamieszkali w Opawie, tuż przy granicy z Polską. Podobno oboje wciąż pracują w jednym ze sklepów spożywczych, w którym zakupy robią także turyści z Polski. Kto wie, może jeżeli odwiedziliście ten rejon kiedyś i wstąpiliście do któregoś z przydrożnych sklepów, to resztę wydawał wam spartakiadowy morderca. O jego zabójczej przeszłości wiedzą sąsiedzi. Nie boją się go jednak. Akceptują go jako członka swojej społeczności, co potwierdziła jedna z mieszkanek w wypowiedzi dla kobiecego pisma AHA. Zachowuje się bardzo dobrze. Zawsze, kiedy wyprowadza psa na spacer, ze wszystkimi się wita. Jest raczej nieśmiały, ale grzeczny. Jednak swojej łatki spartakiadowego mordercy już się nie pozbędzie. On wie, że my wiemy. Pytany przez dziennikarzy o swoje życie, przeważnie milczy. Tylko czasami coś uda im się z niego wyciągnąć. Jeden z reporterów zapytał go kiedyś, czy teraz w końcu jest szczęśliwy. Szczęśliwy? Ja nie wiem, co to znaczy być szczęśliwym. Żyję. To wszystko. Odcinek powstał na podstawie książek Jindricha Francka, Romany Lukaszowej i Jaromira Slusznego. Wykorzystano również materiały czeskiego radia oraz artykuły opublikowane w czeskim dzienniku Idnes. Odcinek powstał na podstawie książek Petra Szamala oraz Jaromira Slusznego. Wykorzystano także artykuły prasowe opublikowane w czeskich dziennikach Idnes i Blesk oraz w czeskim magazynie Lifey.